Kontynuujemy obecnie serię Osoba Jezusa. Przechodzimy do lekcji numer 6. Jezus i świat człowieka. Czytamy z 2 Koryntian 12:2. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I Efezjan 4:13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Nie aniołom, ale człowiekowi Bóg poddał przyszły świat. Człowiek został stworzony, by panować. I przez waszą obecność w tej szkole dowodzicie, że wiecie, iż Bóg ma w odkupieniu większy cel niż tylko zabranie ludzi do nieba. By wykonać ten cel, musicie znać tę prawdę o Chrystusie jako o Bogu i człowieku. Musicie zrozumieć, co teraz będzie przedstawione. Człowiek został stworzony, by w nim przejawiały się wszystkie cudowne zamiary i cele Boże. Człowiek odszedł od tego w wielu miejscach. Religia zrobiła tyle głupstw, ale Bóg stworzył człowieka dla tego jednego celu. Już mówiliśmy, że gdyby Adam był wierny Bogu, cała ziemia byłaby pełna znajomości Bożej. On zamiast tego wybrał diabła i napełnił ziemię znajomością szatana. Pierwsze stworzenie przez Adama nie zdało tego testu. Przez upadek człowiek stał się całkiem inną osobowością. Człowiek był stworzony jako duch, dusza i ciało. I taka była też kolejność funkcjonowania jego istoty. Przez upadek duch człowieka umarł względem Boga. Jego duch został tak pogwałcony, że został poddany duszy. Kolejność i funkcja jego życia zostały zmienione. Człowiek taki, jakiego znamy, nie jest już istotą duchową. Jego duch został poddany duszy. Upadły człowiek jest istotą duszewną. Żyje w sferze tego, co można powąchać, poczuć i skosztować. A dlatego, że Bóg jest duchem, wszelka łączność z Nim została zerwana. Celem Boga była prosta linia przez wszystkie wieki. Chociaż Bóg nigdy nie planował tego upadku, jednak będąc Bogiem, wiedział, że człowiek upadnie. Więc Chrystus został zabity już teoretycznie przed założeniem świata. Bożym celem była prosta linia przez wszystkie wieki, ale upadek tą linię załamał. Odkupienie przerzuciło most przez tą przepaść i przez nowe stworzenie. Bóg postawił człowieka z powrotem na drodze do jego celu. Odkupienie odnowiło cel Boży. Upadły człowiek spowodował nową interwencję Boga w osobie jego Syna. Wcielenie Chrystusa w ludzką naturę dokonało kilku rzeczy. Po pierwsze, objawiło, jakiego człowieka Bóg pragnie. Jezus Chrystus jest tym obrazem, do którego mamy się upodabniać. Po drugie, usunęło człowieka, jakiego Bóg nie chce. Jesteśmy pogrzebani z Nim. Stary człowiek i jego uczucia zostały ukrzyżowane. Po trzecie, powołało do życia nowe możliwości i uformowało nowe stworzenie. Nowe stworzenie reprezentuje wykonanie Bożego zamiaru w stosunku do człowieka. Wspaniale jest pomyśleć, że Bóg stworzył istotę zwaną człowiekiem, by przez tego człowieka objawić światu swoje myśli i zamiary. To uniża nasze serce. Po to właśnie jesteśmy zbawieni,
a nie tylko po to, byśmy poszli do nieba. Pójdziecie do nieba, ale Bóg powołał was do istnienia i wzbudził z duchowej śmierci, by przez was były objawione myśli i zamiary odwiecznego Boga. W przeszłości, w przeszłej wieczności Bóg miał zamiary, pragnienia i wolę. Potem stworzył człowieka, by przez niego objawić swoje zamiary, pragnienia i wolę. Wszystkie Boże zamiary, pragnienia i wola są zawarte w Jego Synu. Każde nowe stworzenie w Chrystusie zostało przeznaczone, by być upodobnione do obrazu Syna Bożego. By to mogło się stać, musi nastąpić śmierć wszystkiego, czym jesteśmy z natury. Poznanie człowieka jest jeszcze w stadium niedoskonałym i po tak długim czasie nie zna on jeszcze siebie. Kim jest człowiek? To nieustanne pytanie człowieka cielesnego. Ze strony zła przechodzi to nasze wyobrażenie, do czego człowiek jest zdolny. Pod działaniem łaski, w jedności z Bogiem, przez Chrystusa, potencjalne możliwości odkupionej ludzkości dla dobra przekraczają również nasze zrozumienie. To miał psalmista na myśli, pisząc: zostaliśmy misternie i cudownie stworzeni. Jest bardzo ważne, byśmy utrzymywali to w chronologicznym porządku. Kiedy urodziłeś się po raz pierwszy, urodziłeś się w przewinieniu. Były w tobie wszelkie możliwości stoczenia się tak nisko, jak Hitler czy Stalin. Możliwości i potencja do zła, wszystkie już tam były. Kiedy człowiek rodzi się po raz drugi, jest cudownie uformowany, stworzony. Wtedy otrzymuje możliwości i zdolności, by upodobnić się do obrazu Jezusa Chrystusa. Człowiek jest stworzony przez Boga, stąd wszystkie problemy są natury teologicznej, a Bóg tylko zna odpowiedzi. To wielka prawda, którą świat musi poznać. Ja pochodzę od Boga. Bóg zna odpowiedź na każdy problem mojego życia. Mając to na uwadze, przypatrzmy się niektórym dziedzinom nauki o człowieku. Najpierw medycyna. Ona zajmuje się funkcjami istoty fizycznej. Po tylu wiekach obecności człowieka na Ziemi znajdujemy ciągle nowe zawiłości i komplikacje, których nie potrafimy rozwiązać. Jeżeli znajdzie się lekarstwo na jedną chorobę, pojawia się 10 następnych. Ludzkie ciało i jego dolegliwości przekraczają możliwości poznawcze fizycznego, naturalnego człowieka. Istnieje też nauka o umyśle ludzkim, rozwinięta głównie w naszych czasach, czyli psychiatria. Umysł ludzki jest badany, analizowany i testowany. I ciągle jest zagadką dla ekspertów. Umysł ludzki opiera się i zwycięża najwyższe wysiłki, które mają rozwiązać jego problemy. Cielesny człowiek w swoich wysiłkach dla rozwiązania problemów ludzkiego umysłu ucieka się do praktyk czarowników, czary, narkotyki. Słowo czary pochodzi z tego samego słowa, co farmaceutyczny. Kiedy Biblia mówi o wszetecznej religii i jej czarach, odnosi się to do stosowania narkotyków. Do tego posunęła się również psychiatria, hipnoza, czarna magia, terapie wstrząsowe. To wszystko zostało wprowadzone, by zbadać umysł ludzki. Po trzecie, istnieje nauka o relacjach ludzkich, o istotach ludzkich żyjących razem w parach lub społecznościach czy narodach. Nazywamy to społeczeństwem.
Jest to dział nauki, w którą tłumy ludzi angażują swoje życie i wydają na to miliardy dolarów. Jest to problem ludzi żyjących razem, dopasowujących się do siebie, a kiedy rozszerzymy to na narody, problemy są bardziej zagmatwane. Psychologowie i doradcy weszli za kazalnicę i zastąpili kaznodziejów w rozwiązywaniu problemów małżeńskich, grzechu, seksu przedmałżeńskiego i tym podobne. Rezultaty są bardzo niebezpieczne. Następnie rozwinęła się nauka, która zajmuje się rasami ludzkimi. Rasizm był zawsze problemem. Wydano miliardy dolarów, by zrozumieć dziwne prawa różnych ras, chcąc rozwiązać problemy ludzkości. Jedna rasa charakteryzuje się pewną rzeczą, inna rasa szeregiem innych rzeczy. I to stworzyło światowy problem. Człowiek nie potrafi rozwiązać problemów rasowych. Jezus znał skalę tego problemu. W Mateusza 24 powiedział: wojny i wieści o wojnach będą znakiem czasów ostatecznych. My przetłumaczyliśmy słowo określające narody jako etniczne. Oznacza to etniczne lub rasowe, więc Jezus powiedział, że powstanie rasa przeciw rasie. Pod koniec II wojny światowej wielkie potęgi kolonialne zaczęły wycofywać się z kolonialnych imperiów i wtedy zaczęły wybuchać wojny etniczne. Rasa walczy przeciwko rasie. W Afryce jest to plemię przeciw plemieniu. Widzimy to w Bośni, w Armenii, w Azerbejdżanie i na całym świecie. Ten problem przekracza możliwości cielesnego, naturalnego człowieka. Wreszcie jest cała sfera, która sama w sobie jest kompletną nauką i zajmuje się ludzką naturą, a w szczególności grzechem w ludzkiej naturze. To zajmowało człowieka od początku. Grzech w ludzkiej naturze. Cóż to za słowo? Człowiek wierzy, że ewoluował z niższej formy życia i że otoczenie determinowało tą ewolucję. Nauka o ludzkiej naturze twierdzi, że można zmienić człowieka, zmieniając jego otoczenie. Na takim wierzeniu oparta była pierwsza urbanistyczna odnowa Ameryki. Zmień otoczenie, a zmienisz człowieka. Pierwszego eksperymentu dokonano w stanie Pensylwania w mieście Filadelfia. Wydano miliard dolarów na przekształcenie getta w piękne miejsce, gdzie wszystko było nowe. Pamiętam, jak oglądałem w telewizji marsz ludzi do tego nowego raju. Cóż to był za dzień? Wszyscy kryminaliści się zmienią. Przenosimy ich ze starego otoczenia do nowego i pięknego miejsca. Na pewno to się opłaci. 10 lat później byłem w tym mieście Bratniej Miłości Filadelfia i poprosiłem kierowcę taksówki, by mnie zawiózł do tego miejsca przebudzenia urbanistycznego. Czy wiecie, co zobaczyłem? Drzwi bez zawiasów, powybijane okna, a rury wodne sprzedano za wino. Miejsce to było znowu gettem. Cała okolica była zniszczona. To nie otoczenie trzeba zmienić, ale człowieka. Kiedy człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu, stał się z natury grzesznikiem. Nie chodzi więc o to, co robi, ale kim jest człowiek. Człowiek jest grzesznikiem i aby go zmienić, musi narodzić się na nowo. Specjaliści od zachowań mówią, że człowiek jest zły,
ponieważ jest biedny. Ale jedyna różnica pomiędzy grzechem w gettach a grzechem na wysokich stanowiskach jest taka, że ci na wysokich stanowiskach przykrywają ten odór grzechu wodą kolońską. Ja i miliony takich jak ja odrzucamy nauczanie, że człowiek jest kryminalistą dlatego, że jest biedny. Wychowywałem się w świecie, gdzie ludzie biedni nazywali nas biedakami, ale nigdy nie byliśmy kryminalistami. Nigdy nie zraniliśmy naszych sąsiadów. To nie jest zależne od otoczenia. Bóg powiada, że człowiek rodzi się w grzechu. Grzech jest w jego naturze. Religia nie może go zmienić. On musi narodzić się na nowo. Gdziekolwiek jest stary człowiek, jest on taki sam. Bez względu na to, czy jest to w Afryce, Europie, Azji czy Ameryce. Człowiek zachowuje się tak, jakim jest. Grzech jest stanem. Przez grzech jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Ta prawda została obecnie zagubiona w wielu miejscach głoszenia Ewangelii. Mówimy sobie, że niektórzy ludzie są z natury lepsi od innych. Uczynki ciała, jak morderstwa, przeteczeństwo, cudzołóstwo, rywalizacja, walki, nienawiść, czary, gniew, bunt, herezje, pijaństwo, hulanki są w każdym człowieku, kobiecie i mężczyźnie. Wszyscy są zdolni do seryjnych zabójstw. Nie wiem, dlaczego my, którzy znamy Boga, jesteśmy tak zdziwieni tym, że człowiek popełnia tak okropne rzeczy przeciw człowiekowi innemu. Biblia mówi, że taki właśnie jest człowiek. Jest całkowicie zdeprawowany w uczuciach, sumieniu, myślach i działaniu. Taki jest człowiek i taki jest świat ludzkiej natury. To jest właśnie grzech. Wielkie światy tworzące wszechświat są związane z człowiekiem. Czym więcej człowiek pracował nad tymi problemami, tym są one gorsze. Bóg mówi nam o swoim słowie, że problemy człowieka są utrapieniem, które człowieka przerastają. Człowiek sam z siebie jest beznadziejnie złapany w pajęczynę i nie może się z niej wyzwolić. Lampard nie może zmienić swojej skóry. Czy jest jakieś wyjście? Tylko jedno. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Przez nowe stworzenie Bóg na nowo odtwarza człowieka, a wszystko, co Bóg czyni, jest dobre. Pokażcie mi człowieka prawdziwie narodzonego na nowo, a ja wam pokażę wówczas człowieka, w którym nie ma rasizmu. Bóg rozprawia się ze wszystkim, co nie jest z Chrystusa. Człowiek narodzony na nowo ma naturę Bożą. I gdziekolwiek znajdziecie takie nowe stworzenie, jest zawsze takie same. Niektórzy rozwinęli się lepiej niż inni. Są już na tej drodze dłużej. Albo mieli większe możliwości. Lub byli pod wpływem prawdziwego głoszenia Ewangelii. Jednak z natury wszyscy są tacy sami. To jest odpowiedź. W rodzinie Bożej nie ma rasistów. Problem choroby jest rozwiązany w Chrystusie. Jego sińce uleczyły nas. Nie ma żadnej znanej człowiekowi choroby, która nie byłaby pokonana w Chrystusie na Golgocie. Jezus Chrystus jest odpowiedzią. Jedyną odpowiedzią na wszelkie utrapienia życia. Głośmy to tak długo, jak trwa ten świat.